witam Was serdecznie w ten piątek i chciałbym Was zaprosić do przeczytania wspólnie dzisiejszej Ewangelii. A w tej Ewangelii, według świętego Łukasza, Jezus mówi: gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy. Dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Podoba mi się ta Ewangelia, być może dlatego, że jest taka prawna i sporna, ale Pan Jezus mówi tu o takiej prawdzie, którą wszyscy znamy, że pewne sprawy lepiej załatwić, zanim trafią do sądu. Bo wtedy mamy jeszcze, dopóki nie trafią do tego sądu, mamy nad nimi kontrolę jakąkolwiek. W momencie, kiedy sprawa już jest do sądu wniesiona, nasza kontrola się kończy. Tak naprawdę wszystko zależy od sędziego. I zacząłem myśleć, co to tak naprawdę znaczy w tej Ewangelii. Bo jeżeli mamy mówić o pewnych stronach procesowych i o sędzim, no to wiemy tak, że sędzią jest Pan Bóg. Wiemy też świetnie z Pisma Świętego, że naszym oskarżycielem będzie szatan, obrońcą będzie Duch Święty. I w tym wszystkim to, co mówi Pan Jezus ciekawego, to mówi: zanim trafisz do sądu, ty się pogódź się ze swoim przeciwnikiem. I we mnie się zrodziło, jak ja mam się pogodzić z szatanem. O co chodzi? I tak naprawdę, jeżeli wejdziemy w głębie tego słowa, wierzę mocno, że to, co Pan Jezus mówi, dopóki nie trafiłeś przed sąd, tak naprawdę spraw, żeby cały ten spór był niewidoczny dla drugiej strony. Rozwiąż go. A tak naprawdę jedynym rozwiązaniem tego konfliktu jest spłata długu wcześniej. Spłata długu za grzech. Grzech, który, jak czytaliśmy wczoraj w pierwszym czytaniu, który jest owocem śmierci. No, jeszcze raz, którego owocem jest śmierć, tak? I ta spłata dokonuje się w Jezusie. To On umarł za to, żebyś ty mógł być wolny, żebyś ty, zanim dojdziesz na sąd, mógł tak naprawdę rozwiązać cały dług, który na tobie ciąży. I Jezus mówi: uznaj swój grzech, zanim trafisz na sąd. Poproś mnie o swoje miłosierdzie. Ukryj go w moim miłosierdziu, żeby był już niewidoczny dla drugiej strony. Żeby ona nie miała jak drążyć dalej, jak oczekiwać od ciebie tego drugiego najmniejszego pieniążka, który jest. I proszę cię, Duchu Święty, ty, który jesteś naszym obrońcą, żebyś był tym naszym najlepszym doradcą, żebyś prowadził nas, jak najlepiej ten spór rozwiązać, żeby się on rozwiązał jeszcze przed sądem, w drodze do Niego, żebyśmy umieli cały nasz dług przerzucić na Jezusa, który jest bardzo hojny i już go spłacił, żebyśmy umieli uznać, że Jezusa potrzebujemy. I prosimy Cię, Panie Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Daj nam tę łaskę uznania naszej grzeszności, naszej słabości. Prosimy Cię, przyjdź nam z pomocą. I zanim będziesz patrzył na nas jako ten sędzia, pierw popatrz na nas jako nasz miłosierny Pan, przyjaciel. Prosimy Cię, schowaj w swoim miłosierdziu cały nasz grzech. Amen. Dzięki, do zobaczenia wkrótce. Proszę Was serdecznie o subskrypcję kanału, o przekazywanie tego filmu też dalej, tak żeby Ewangelia mogła trafić do jak największej liczby osób. Z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.